Cześć, witajcie. Ja właśnie przyjmuję moją suplementację, jakieś witaminki, probiotyki. Muszę teraz przyjąć 50 ml soku z pokrzywy. Nienawidzę tego, to jest obrzydliwe. Dobrze, że mogę chociaż sobie to rozcieńczyć. Ale to, co chciałam Wam powiedzieć, jak wiecie albo nie, tydzień temu zaczęłam dietkę przeciwtrądzikową, chociaż no nie wiem, czy to tak można nazwać, bo w sumie nie ma czegoś takiego jak dieta przeciwtrądzikowa, dlatego że no, to zależy, wszystko zależy. No ale jakąś tam dietkę zaczęłam, zobaczymy jak to wyjdzie. I na Instagramie narzekałam Wam jakieś 2 dni temu, że no, mówiłam Wam o mojej frustracji, bo zaczęłam dietę z naprawdę piękną cerą. Nawet nie wiem, czemu ta moja cera tak wyglądała. I zaczęłam dietę, no i oczywiście w to włożyłam dużo energii i po 4 dniach patrzę, że coraz bardziej mnie wysypuje. Tu jakiś pryszcz, kolejny. Teraz one powoli już znikają. Tak by the way, jak chcecie być na bieżąco z moją cerą i z tą kondycją, jak to się zmienia, to wpadajcie na Instagrama, bo tam regularnie to pokazuję, a tutaj nie jestem w stanie tak na bieżąco tego wszystkiego Wam pokazywać. Także zdrowie. Gdy mówiłam na Instagramie o tej mojej złości, no wszystko spoko, fajnie się dzielić emocjami, też możecie się z tym jakoś utożsamić, ale pomyślałam sobie, przestań narzekać, ludzie pewnie też mają z tym do czynienia, że zaczynają dietkę i frustrują się tym, że nagle pojawia się coraz więcej wyprysków. Więc zamiast narzekać, może wytłumacz ludziom, z czego to może wynikać. Także chcę Wam tutaj opowiedzieć, dlaczego dzieje się tak, często, nieczęsto, pewnie to zależy, ale ja u siebie bardzo często widziałam taką sytuację, że zaczynałam się zdrowo odżywiać i nagle miałam więcej wyprysków niż w momencie, w którym nie zwracałam uwagi na to jedzenie. I to jest bardzo demotywujące, dlatego że, no co by nie mówić, zdrowe odżywianie wymaga od nas energii, jakiejś takiej motywacji, a gdy chcemy zdrowo się odżywiać po to, żeby mieć ładną cerę, to jest nasz główny cel, no to gdy nie widzimy tych efektów, wiem, że można powiedzieć, a to są tylko, to jest pierwszy tydzień tylko, no ale jednak my chcemy jak najszybsze te efekty i jest to po prostu demotywujące. Dobra, muszę, to było dopiero 10 ml, muszę jeszcze kolejny. Chociaż idzie się jeszcze, żeby tego przyzwyczaić, sok z pokrzywy w ogóle jest mega zdrowy, to jest obrzydliwy. O matko. Dobra, no to z czego może wynikać ta sytuacja, że zaczynasz się zdrowo odżywiać i na twarzy pojawia się mnóstwo wyprysków? Po pierwsze, może to wynikać ze zmiany diety na zdrową, ale zmieniasz dietę na zdrową, ale nieświadomie, eliminując pewną grupę produktów, wprowadzasz niezdrowe rzeczy. What? Dobra, powiedziałam to tak w ogóle, że szczerze, ja sama nie zrozumiałam tego, co powiedziałam. Dobra, jeszcze raz. Eliminujesz jakąś grupę produktów i zastępujesz to czymś innym. I bardzo często zastępujemy to, nie wiedząc jak zastąpić, zastępujemy to produktami przetworzonymi. I teraz przykład, żeby było lepiej zrozumiałe. Wiemy, że nabiał powoduje, znaczy zaostrza trądzik, pokazują to badania naukowe, wiemy o tym. I pierwszym takim punktem właśnie w kierunku tej zdrowej diety przy trądziku często eliminujemy nabiał. Gdy eliminujemy nabiał, co się wtedy dzieje? Zastępujemy to produktami roślinnymi. Bardzo dużo produktów roślinnych, napojów roślinnych, jakiś, nie wiem, zamiast jogurtu naturalnego, jogurt kokosowy wybieramy. Te produkty mają bardzo dużo cukrów. Cukier ogromnie zaostrza trądzik, pokazują to nam badania naukowe. Produkty przetworzone ogromnie zaostrzają trądzik, pokazują to nam badania naukowe. Więc w momencie, w którym my chciałyśmy się zdrowo odżywiać
i wyeliminowałyśmy ten nabiał, nieświadomie wprowadziłyśmy do naszej diety produkty, które jeszcze bardziej nam szkodzą. Czy jeszcze bardziej, czy tak samo nam szkodzą, ale po prostu nie pomagają tej naszej skórze. Dokładnie tak samo może się zadziać, gdy chcemy wyeliminować na przykład mięso, bo słyszałyśmy, że no ma jakieś hormony, dobra, może to jakoś wpływa na ten trądzik, tu jakiś artykuł przeczytałyśmy, dobra, no to ja eliminuję to mięso. No i często wtedy zamieniamy to na produkty wegetariańskie paczkowane. No i teraz pytanie, co tam jest w tym składzie? Czyli pierwsza sytuacja może być taka, że my chciałyśmy się zdrowo odżywiać, ale coś nam nie wyszło. Bo nie wiemy, jak to zastąpić, bo idziemy na łatwiznę, bo po prostu możemy nie wiedzieć, bo nie czytamy składów i zastępujemy to produktami wysoko przetworzonymi, produktami, które mają bardzo dużo cukru i ta nasza zdrowa dieta tak naprawdę nie jest zdrowa. Więc to może być pierwszy aspekt, pierwszy punkt, pierwszy powód, czemu mimo tej zdrowej diety zaostrza nam się ten trądzik. A drugą możliwością jest to, że my faktycznie przyszłyśmy na zdrowe odżywianie, bardzo zdrowe, które znacząco różni się od tego, które było wcześniej, bo przez całe życie jadłyśmy na przykład bardzo dużo słodyczy, fast foodów i nagle w tej naszej diecie mamy mnóstwo warzyw, błonnika i jest naprawdę zdrowo. To może się zadziać sytuacja, która tak nazywana jest często przez ludzi oczyszczaniem. No nie do końca jest to oczyszczanie, ale no jak ktoś tak woli mówić, no to okej. I wtedy organizm się oczyszcza. Ale tak właściwie dochodzi wtedy do takiej sytuacji, że dobra, na chłopski rozum. Mamy jelita, a tam bakterie. Mamy dobre bakterie i te złe bakterie. Te dobre uwielbiają zdrowe rzeczy, a te złe, te niezdrowe. Te fast foody, słodycze, te wszystkie śmieci. I w momencie, w którym my od zawsze jadłyśmy niezdrowo, karmiłyśmy te złe bakterie, one się namnażały, one się cieszyły, bo miały co jeść. I my teraz zmieniamy to nasze odżywianie, i już nie jesteśmy w stanie karmić tych złych bakterii w naszych jelitach. I co wtedy się dzieje? Te bakterie obumierają. A bakterie w momencie, w którym obumierają, są w stanie wytwarzać toksyny. Te właśnie toksyny wydostają się z tych jelit w takim ciekawym procesie i może być taka reakcja organizmu, że faktycznie pokazuje się to nam na skórze. Więc w jakim stopniu można byłoby to nazwać oczyszczaniem, bo oczyszczamy organizm z tych złych bakterii, bo one obumierają. No ale no myślę, że tak nie do końca. Dokładnie tak samo dzieje się w momencie, w którym wprowadzamy nową suplementację, wprowadzamy probiotyki, bo znowu zmieniamy mikrobiom jelit, więc może być taka reakcja organizmu, że faktycznie w tym pierwszym momencie jest więcej tych wyprysków. I trzecia sytuacja może być taka, że to jedzenie po prostu nie jest przyczyną naszego trądziku. Generalnie mówi się, że jedzenie nie jest pierwotną przyczyną trądziku, ale po prostu zaostrza ten trądzik. No ja obserwuję, że ta zmiana ogólnie bym powiedziała, nawet nie tyle odżywiania tylko, ale takiego stylu życia ma przeogromny wpływ. I pokazują to i badania naukowe, i takie dowody anegdotyczne. Ale faktycznie może być tak, że to po prostu nie jest ta przyczyna. I przyczyną jest coś zupełnie innego. I to, co się zadziało, że zaczęłaś się zdrowo odżywiać i pojawiło się dużo wyprysków, to nie jest związek przyczynowo-skutkowy, ale korelacja po prostu. Po prostu przypadek. My generalnie lubimy rozumieć i jako ludzie, jako gatunek Homo sapiens, potrzebujemy wytłumaczenia. Jak się coś dzieje, to my potrzebujemy znaleźć tą przyczynę, dlaczego to się stało, ale bardzo często coś jest po prostu przypadkiem i my przez to, że lubimy rozumieć, często korelację nazywamy związkiem przyczynowo-skutkowym. A tak wcale nie musi być. Także jednym słowem, zaczęłaś się zdrowo odżywiać, pojawiły się wypryski,
bo zmienił się na przykład poziom hormonów w Twoim organizmie, bo coś i to tu jest problem i to z tym trzeba zrobić porządek. No dobra, to tyle. Chyba tyle chciałam powiedzieć. Ja już od tygodnia mam dietkę. Na Instagramie, tak jak mówiłam, będę Wam pokazywać to regularnie. Znaczy już to pokazuję, więc wpadajcie na Instagrama. Przez Was. Nie wiem, ile tej pokrzywy wypiłam na tym filmie. Będę musiała to sprawdzić. A teraz jeszcze na koniec sok z kiszonego buraka, bo też fenomenalnie wspiera mikrobiom. Także zdrówko. Do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i powtarzam się, ale zapraszam Was na Instagrama, bo tam na bieżąco pokazuję Wam moje efekty.